Moim dzisiejszym gościem jest Ewa Łukasińska, która jest seks-coachem i pomaga Polakom w ich życiu erotycznym, tak by się stało coraz lepsze i fajniejsze. Mhm. I moje pierwsze pytanie brzmi, dlaczego dziewczyny boją się squirtingu? Przede wszystkim dlatego, że im się wydaje, że to ten wystrzał idzie z cewki moczowej i one są przerażone, że zaczynają siusiać nagle w trakcie. To jest krępujące po prostu i myślą, że to jest jakaś dewiacja w ogóle, że to wstyd. Są kobiety, które pierwsze tego typu doznania powodują sobie same przy użyciu masażerów łechtaczkowych. I nawet po zakupie takiego masażera bawią się same i one zaprzestają nagle w trakcie, wiesz, jak już dochodzi praktycznie, że ma być ten wystrzał, to one to wstrzymują, bo się same tego krępują. I dopiero później rozmawiamy, mówię, popuść spokojnie, pozwól sobie na to, jeżeli czujesz się skrępowana, to nie wiem, zrób to w wannie, pod prysznicem, albo nie wiem, połóż nawet podkład na materac, tak? No bo niektóre kobiety mogą mieć bardzo duży jakby ubytek tego płynu, który, no nie wiem, może spowodować nawet, że masz później materac mokry, więc to jest taki hamulec, który blokuje głównie przed tą bardzo silną rozkoszą. To jak ten wytrysk u kobiety powinien wyglądać? Jak on się objawia? To nie ma reguły na to, Patryk, bo to każda kobieta przeżywa inaczej, bo wytrysk u kobiety, wiesz, u mężczyzny to widać, tak? Tak, ale u kobiety też to widać. U kobiety też widać, natomiast zwróćmy uwagę na to, że kiedy kobieta jest naprawdę dobrze rozpalona, jest jej taka rozgrzana cała do czerwoności, to całe wszystkie ścianki tak naprawdę wydzielają daną wydzielinę i też to podczas stosunku no mówi się, że jesteśmy dobrze nawilżeni wtedy, tak? I to jest właśnie wydzielina, która wychodzi od kobiety. I to już możemy uznać dla pewnego rodzaju ten squirt, o którym ty mówisz, tak? To nie musi się wiązać z tym, że wiesz, strzela nie wiadomo jak bardzo. Są kobiety, które faktycznie strzelają strumieniem. Są kobiety takie, które po prostu kilka kropelek wypuszczą tego liquidu i każda musi to indywidualnie sobie zbadać, doprowadzić się do takiego stanu i pozwolić sobie też przede wszystkim na takie rozblokowanie, no bo to jest bardzo, bardzo intymne już. Też nie każdy mężczyzna lubi coś takiego. No ale teraz, gdy mężczyzna usłyszy podczas seksu, przestań, bo muszę iść się wysikać. Bo nagle chce jej się siku. Nie wiem, co mam ci odpowiedzieć na to. No co to znaczy przestań, bo muszę iść do łazienki. No. Ale nie, no mówię teraz o tym squirtingu, że obydwoje wiemy, że tu chodzi o to, że wiesz, że jest tak stymulowany jej punkt A, że ona właśnie się boi tego, że ona w tym momencie chce oddać mocz, a nie po prostu wystrzelić fontannę miłości. No to też zależy tak naprawdę od fontanny miłości. To zależy też od pary. No są ludzie, którzy nie mają z tym problemu i mężczyzna powie, nie przejmuj się, mi to w ogóle w niczym nie przeszkadza i pozwól sobie na to. Ale to chyba dla mężczyzny wręcz powinno być nobilitujące. Powinno być, aczkolwiek nie jest. Znam też facetów, którzy mówią, że jest za głośno jęczy, za głośno oddycha i w ogóle nie krzycz. No, co sąsiedzi pomyślą. Naprawdę? Tak, więc tutaj jakby nie generalizuj i nie patrz proszę przez pryzmat swoich własnych doświadczeń czy upływania. Nie, broń Boże, to właśnie tylko staram się być tutaj taki, wiesz, bezstronny. Obiektywnie trzeba do tego podejść. No, to już jest wytrawna sztuka kochania, to o czym rozmawiamy. I to jest tylko dla wytrawnych graczy, że tak powiem, dla ludzi, którzy czerpią maksymalną przyjemność i są to ludzie, którzy nie boją się eksperymentowania do tego stopnia, że wiedzą, że coś się może wydarzyć, tak? No to tak samo przy seksie analnym, no też mogą być pewnego rodzaju zabrudzenia i niektórzy ludzie twierdzą, że jest to odrażające i nigdy w życiu nie dotkną się do takiej kobiety po raz drugi, a inny się uśmiechnie, powie, cieszę się, że ci było dobrze, tak? No bo to zależy od ludzi, z którymi rozmawiasz. No dobra, to najpierw jeszcze wróćmy na sekundę do tego naszego squirtingu. Mhm. Jak myślisz, ile procent Polek doświadczyło w swoim życiu squirtingu? No jakieś promile. Promile, to są minimalne po prostu. No wiesz, jakbyś mnie zadał pytanie, ile kobiet szczytuje i ma prawdziwe orgazmy, to byłoby mi łatwiej powiedzieć, ale to też jest mały odsetek, tu powiem o procentach, bo kobiety rzadko kiedy szczytują, Polki, niestety tak.
często też udają ten orgazm. Kobiety, które dostają orgazmu nagle po wielu latach udawania, mówią, co to, wiesz, są takie zdziwione. Natomiast jeżeli mówimy o squirtingu, to jest naprawdę bardzo mały odsetek kobiet, które przeżyły, cieszą się z tego, czerpią z tego przyjemność fizyczną, taką cielesną i jeszcze do tego głośno się do tego przyznają. Veni Vidi Vici. To znaczy? Veni Vidi Vici. Byłem, zdobyłem, jak to było? Zwyciężyłem, tak, ale jak, tak. Ja rozumiem, co to znaczy Veni Vidi Vici, ale jak to się ma do squirtingu? No tak, no jest jak do orgazmu. Przeżyłam, nauczyłam się, zdobyłam. No niby tak, natomiast no wiesz, o tym wiem, że się interesują, bardzo chcą wiedzieć, bardzo chcą to zobaczyć, bo też zwróćmy uwagę, że jest mało materiałów dostępnych, czy w internecie, czy w publikacjach, czy w książkach. Mało kto w ogóle doszukuje, doczytuje, na czym to polega, jak to powinno wyglądać. Wszyscy wiemy, że jest Kama Sutra, wszyscy wiemy, że na YouTubie możemy zobaczyć jakieś filmiki takie instruktażowe, gdzie pani na przykładzie, nie wiem, poduszeczki pokazuje, jakie są tam cząstki tych tam płateczków i jak ta muszelka jest skonstruowana. Natomiast o squirtingu jest bardzo mało informacji. Jeszcze mniej jest informacji, jak to powinno przebiegać, jak to powinno wyglądać. Producenci gadżetów erotycznych, ale nie dildo, a masażerów takich łechtaczkowych, oni robią takie instruktażowe właśnie tutoriale, ale to też z racji tego, że jest to tak intymne, no to bardziej teoretycznie musimy o tym opowiedzieć, niż to pokazać. No tutaj możemy zobaczyć, nie wiem, w filmach pornograficznych tak naprawdę może jak to wygląda, ale to ludzie też oglądają bardziej tak, wiesz, przez palce, niż chętnie, żeby później to przełożyć do siebie do sypialni. No to podejmujemy teraz temat ciężki dla... Chyba w ogóle dla Polaków. Uważam, że nie tylko chyba dla Polek, ale również i dla Polaków. Seks analny. Czy kobieta może osiągać orgazm poprzez seks analny? Pewnie. No dobrze, no ale to dla mnie to jest jasne, dla ciebie to jest jasne, ale czy to dla Polek jest jasne? W ogóle pytanie, czy dla Polek ten seks analny to nie jest zboczenie, to nie jest... Zło. Zło, tak, że to w ogóle, o Jezu, nie, to boli i w ogóle, kto to wymyślił, wiesz o co chodzi. Oglądałam ostatnio, nie wiem dlaczego, 3 odcinki naraz Greya i tam chociażby w Greju tym takim klasycznym, który jest pokazywany za taki największy, wiesz, tutorial, jak się bawić, ten pokój Greya owiany tajemnicami. Przecież tam ta główna bohaterka na początku, jak zobaczyła korki analne, to mówiła, nie, tego nie wolno. Nie wiem, czy pamiętasz, jak oni ten kontrakt spisywali, to ona też kazała to powykreślać, absolutnie żadnych nawet korków analnych. Które są korki analne, no to jest ich mnóstwo, bardzo dużo rozmiarów, bardzo dużo jakby kształtów i można mieć malutkie czy większe, czy nawet bardzo duże. I teraz to już samo takie, sama myśl, że coś można włożyć komuś do pupy, to jest takie, wiesz, o Jezu, nie, wiesz o co chodzi, takie odrażające. Też mówimy tutaj o ludziach, którzy bawią się tym, eksperymentują, czerpią przyjemność przede wszystkim, no bo żeby seks analny dawał satysfakcję, to musimy czerpać przyjemność w ogóle z seksu. No nie można osobie, która tak średnio lubi się kochać, powiedzieć, chodź się, będziemy kochać analnie i ta osoba powie, ale było super. No nie, to jest jakby kolejny level, tak? To najpierw skończmy szkołę podstawową, potem zróbmy maturę i dopiero wtedy możemy się udać na uniwersytet. Też często ja mówię ludziom, że najpierw trzeba zadbać, najpierw trzeba zadbać o tą główną dziurkę, żeby zająć się tą drugą dziurką, tak? Ta pierwsza musi być zaspokojona i dopieszczona w odpowiedni sposób, żeby można było w ogóle eksperymentować z tą drugą dziurką, no bo to jest wyższa szkoła jazdy. Ale to dlaczego Polacy się boją tak tego seksu? Polacy w ogóle się boją dobrego seksu. No nie tylko seksu analnego, czy squirtingu, czy nie wiem, eksperymentowania. Polacy w ogóle się boją seksu. My jesteśmy krajem katolickim, zostaliśmy wychowani, wiesz, no tak jak rozmawialiśmy tutaj w takiej wierze, że seks jest obowiązkiem małżeńskim, pod kołderką, najlepiej ze zgaszonym światłem i lepiej nie mówić, bo sobie pomyśli, że jestem z boczów jakiś. No, ludzie nie rozmawiają o tym, co lubią, ludzie nie rozmawiają o swoich fantazjach, no bo jest takie wyobrażenie, takie przekonanie, że jak za dużo powiem, to ten facet pomyśli, że jestem jakaś zboczona albo wyuzdana i na pewno mnie zostawi, no bo przecież nie można marzyć, nie można myśleć. Więc Polacy w ogóle z tym mają problem, żeby rozmawiać o seksie w sposób
taki jak, no nie wiem, co jemy dzisiaj na obiad. Masz ochotę na schabowego czy mielonego? Czy masz ochotę dzisiaj kochać się tak, czy w taki inny sposób? Czy masz ochotę się kochać w tym miejscu, czy w innym miejscu? To jest jedno. Drugie to jest partner, który musi nadawać na tej samej fali, co ty. Ja ostatnio w ogóle a propos tego, to świetny tekst zobaczyłam, że seks w samochodzie jak najbardziej, tak, tylko jest problem, gdzie zaparkować, wiesz, żeby nie dostać zaraz mandatu za ten seks w samochodzie. Czyli często też chcemy czegoś, ale albo nie mamy miejsca, albo nie mamy partnera, który jest na tej samej jakby, ten sam vibe łapie, czy ma te same jakby zapotrzebowanie. I to na tym to polega, żebyśmy my potrafili o tym mówić i dobrali sobie takiego partnera do łóżka, z którym możemy się poznawać i rozwijać. I możemy się też uczyć swojej cielesności. Bardzo dużo kobiet ma problem, ponieważ spotkają partnera, który jest widać, że bardziej doświadczony. I ta kobieta mówi, tak, boję się, że ja nie sprostam. A ja mówię, no ale dlaczego ty się boisz? No może się w końcu czegoś ciekawego nauczysz. I ona zaczyna wtedy w ogóle zupełnie inaczej patrzeć, że to nie jest źle, że ona nie wie. To jest fajne nareszcie, że trafiła kogoś, kto ją nauczy, kto jej pokaże jej ciało, odkryje. Ona mówi, no tak, ale wiesz, ja się skupiam tylko na sobie, ja go zaniedbuję. Ja mówię, zostaw, niech się bawi tobą, bo dla mężczyzny największą przyjemnością jest wtedy, kiedy widzisz, że ta kobieta osiąga radość i satysfakcję. To jest najbardziej takie nobilitujące dla faceta. On się czuje taki dowartościowany, że sprostał, że w ogóle dał jej maksymalną rozkosz. A kobieta często myśli tak, ojejku, no to ja tylko myślałam o sobie, a powinnam się nim zająć. I z drugiej strony kobieta, która już jest tak zaspokojona i tak rozpalona przez mężczyznę, że ona przejmie inicjatywę, zacznie się nim bawić, jego ciałem, to ona tego nie robi dlatego, żeby jemu zrobić dobrze, tylko że ona sama po prostu ma z tego taką przyjemność i taką frajdę. To jest na przykład to mistrzowskie robienie loda. Kobieta, która robi loda, żeby zrobić facetowi dobrze, robi go poprawnie. Kobieta, która robi loda facetowi, żeby sobie zrobić dobrze, no to facet jest w niebo wzięty. Mówi, Boże, to było mistrzostwo świata, czegoś takiego w życiu nie przeżyłam. Myślisz, że każda Polka powinna włączyć tutorial Blanki Lipińskiej? Nie widziałam tutorialu Blanki Lipińskiej. No od tego zaczęła się właśnie jej kariera w mediach. Jeszcze zanim 365 dni, przez to 365 dni stało się tak popularną lekturą, no bo ona najpierw wrzuciła właśnie, jak zrobić loda facetowi. Zobacz sobie na YouTubie. Zobaczę, natomiast myślę, że kobiety przede wszystkim powinny się otworzyć na rozmawianie. Bardzo dużo kobiet, bo wiesz, ludzie mają takie przekonanie, że do mnie przychodzą jakieś takie wyuzdane laski, które już wszystko wiedzą i chcą to rozwinąć bardziej. Do mnie też przychodzą często kobiety bardzo nieśmiałe, kobiety takie, które mają problem z relacją, które się krępują, które nie czerpią przyjemności z seksu, które wręcz bardziej to boli niż w ogóle daje frajdę, przez to się ich związki psują. I dopiero w trakcie pracy, jak się okazuje, że ta kobieta zaczyna bardziej kokietować, bardziej myśleć o sobie, bardziej się tak, wiesz, otwiera, nakręca, to ta kobieta, wiesz, w niej się taki wulkan kobiecości zaczyna budzić. No to jest dla mnie największa frajda, jak ja widzę, że bardzo taka nieśmiała dziewczyna zamknięta, która nie miała dużo doświadczeń, w trakcie zaczyna, wiesz, taki diabeł widzę, że w nią wstępuje. Oczywiście to jest wszystko bardzo eleganckie i to nie jest tak, że dziewczyna się robi wyuzdana, rozwiązła i chodzi na lewo, prawo w ogóle między partnerami, ale z tym swoim facetem zaczyna eksperymentować, cieszyć się z tego. Że, wiesz, no to jest dla mnie to jest największa radość, jak ja widzę kobietę, która jeszcze parę miesięcy wcześniej to była taka szara myszka w sweterku, i nagle siedzi dziewczyna w tym samym swetrze, ale to jest pewna siebie taka laska już, wiesz, w tym samym swetrze, ale widać, że ona ma taki spokój i frajdę i satysfakcję. Ona już wie, co robi. A czego Polacy najbardziej się wstydzą w łóżku? Jestem ciekaw, czy będziemy mieli matching. Własnego ciała. Okej, okay, ale konkretniej? No tego, że są nieatrakcyjni, nieładni, okay. że mają brzydkie ciało. Nie dowierzają. Kobieta często słyszy, wiesz, bo on tak powiedział, że ja mam takie aksamitne ciało. Ja mówię, no bo na pewno masz aksamitne ciało. Tak, ja nigdy tak nie myślałam. Okej, okay, a jeżeli chodzi o czynności seksualne? No nie wiem tego, nie mam jakiejś takiej... A nie uważasz, że no może nie wiem, może nigdy rzeczywiście na coś takiego nie trafiłaś, że najbardziej intymną taką rzeczą, którą ludzie mogą robić w łóżku, to albo wzajemna, albo też masturbacja przy sobie? Nie. Że też jest takie odkrywanie siebie do końca? Nie.
W ogóle teraz tak jak na ciebie patrzę, bardzo mi przypominasz taką aktorkę Naomi Watts. Naprawdę. Nie, to a propos niczego, przepraszam, no ja tak... Nie, ona mi się nigdy nie podobała. Broń Boże, żebym nie powiedział, że nie jesteś atrakcyjną kobietą. Sam się teraz zaplątałem. Tak. O nie. Nie, masturbacja. Może faktycznie, wiesz co, mężczyźni tak jakby czują się bardziej skrępowani przed tą masturbacją przy kobiecie. Natomiast kobieta, która... Nie, to ja w drugą stronę patrzę. Że kobiety boją się. Że kobiety. Że to jest dla nich już tak intymne, że rozumiesz, że ona woli z tobą uprawiać seks, niż na przykład się masturbować przy tobie. To wiesz, no to właśnie znowu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że może ktoś nie trafił na takiego partnera, przy którym mógł rozwinąć w maksymalnie swoje możliwości, tak? No bo też pamiętaj, Patryk, że każdy ma swoją granicę. I z jednymi partnerami dojdziesz do szczytu tej granicy, z innymi partnerami nie dojdziesz do tego. Też jeżeli jesteś w związku od takich wczesnych lat, na przykład, nie wiem, tam od czasów licealnych czy studenckich jesteś w związku, z tym samym partnerem i obydwoje się uczycie siebie nawzajem, to też dochodzicie do jakiegoś takiego sufitu. Jeżeli tam nie ma jakiegoś takiego świra, wariata, który chce pójść dalej, to gdzieś tam się zatrzymacie, no nie? I dopiero później ktoś coś gdzieś zobaczy albo ktoś coś gdzieś usłyszy. Nie daj Boże, trafi się zdrada, to jest w ogóle, wiesz, totalny game changer, no nie? No bo inny bodziec, zupełnie coś innego. Ale bardzo dużo ludzi właśnie przez to, że któryś z nich zdradzi, ich związki potrafią być lepsze. Tak. Bo wtedy to właśnie przełamują te wszystkie swoje bariery. Mhm. Bo się zastanawiałem, dobra, na co ty z nim robiłaś, co ty z nią robiłeś i tak dalej. Znaczy to jest powieść świeżości, tak? No tak. Znaczy tutaj, żeby związek się cały czas rozwijał, to trzeba o ten związek cały czas dbać i pielęgnować. No to jest tak samo, jak masz ogródek w domu. No to nie jest tak, że skosisz go raz na wiosnę i do końca jesieni masz piękny ogródek. Musisz regularnie dbać o to. Dlaczego zaczęłaś się tym zajmować? Zaczęłam się zajmować seks coachingiem i coachingiem, dlatego że bardzo dużo kobiet zawsze pytało mnie o radę. Ja nigdy nie miałam problemu, żeby rozmawiać na ten temat. Ponoć to nie jest moja opinia, ale ja też to tak czuję, ale ponoć potrafię mówić o seksie w sposób niewulgarny i nieordynarny, co też jest ważne, bo rozmawiając o seksie, wiesz, jest taka bardzo cienka linia, żeby nie przeszło tutaj do takiego... perwersyjnego rozmawiania, tak? No, nie chcę używać tutaj wulgaryzmów, tak? Ale można mówić o seksie wulgarnie, a można mówić o seksie tak, w sposób taki... zgodzę się z tą w 100%. Wiesz, no jakby... Jest taki jeden podcast, nie będę wymieniać jego autorki, ze znakomitym, naprawdę znakomitym według mnie polskim seksuologiem, gdzie kobieta, która razem z nim ma ten podcast, ja po prostu nie jestem w stanie jej znieść. No po prostu jest wulgarna, w taki brzydki można sposób. Można patrzeć na seks w sposób prymitywny, jak prymitywne żądze. Natomiast można te prymitywne żądze w łóżku zaspokoić ze swoim partnerem w sposób elegancki, nie krzywdzący dla żadnej ze stron. I to właśnie też o to chodzi, bo wiadomym jest to, że wszystkie pary ze sobą sypiają. Nie. No tak, no prędzej czy później ze sobą sypiają. Mogą sypiać ze sobą albo, nie wiem, raz dziennie, albo raz na godzinę, albo raz na rok. Tak. Ale gdzieś tam ze sobą sypiają. No i to jakby jest wpisane w związek, tak? Nawet kobieta, która jest taka mało otwarta seksualnie, wie, że prędzej czy później dojdzie do tego zbliżenia. No i robi to na zasadzie, bo już wypada, bo już trzeba, albo nie wiem, jest to takie przypieczętowanie związku. I to jest jakby... W ogóle, wiesz, no, rozmnażamy się przez seks, no więc musimy z kimś sypiać, żeby mieć dzieci. No więc czasami można pójść do łóżka dwa razy w życiu i przez to masz dwoje dzieci, no nie? Natomiast są ludzie, którzy czerpią frajdę z tego seksu. No ja uważam, że seks jest naturalnym, darmowym antydepresantem, który większość ludzi ma w domu. Bardzo dużo problemów i niejasności między partnerami można w ten sposób jakby rozwiązać, rozładować. Ludzie, którzy mają problem z emocjami i ciągle się kłócą, ja im często mówię, zamiast tyle powera w ogóle dawać w te awanturowanie się między sobą, to idźcie po prostu, zróbcie sobie dobrze wzajemnie, rozładujcie to na sobie. To się w ogóle ta relacja zupełnie inaczej później układa. Seks też wiąże. Tutaj się wydziela oksytocyna, która jest hormonem przynależności. Oksytocyna się wydziela nie tylko poprzez seks i zbliżenie, ale również poprzez na przykład wspólne gotowanie, trzymanie się za rękę, przytulanie. Więc wiesz, ja nie podchodzę do seksu tylko i wyłącznie jak te wiewiórki,
kompatybilnie, sportowe psykanie i pukanie się, ale seks to jest w ogóle cała ta więź, chemia, ten vibe, jaki taki connect, który jest między ludźmi. I ja z tym bardziej pracuję, nad tym bardziej zwracam uwagę, bo mam też pary, Patryk, które sypiają ze sobą regularnie, ale no nie mają konektu i się dziwią, dlaczego im ten seks nie wychodzi w ogóle. To nie jest jeszcze to. A jak z nimi rozmawiam, im głębiej w las i znowu bardziej poznaję relacje, to się okazuje, że oni tak naprawdę... Mówię, słuchajcie, no wy jesteście podnieceni. Ona mówi, nie, ja nie jestem podniecona. Ja mówię, podniecona jesteś, nie jesteś rozpalona. No to tak. Wiesz, o co chodzi. Tak. Pan też jest podniecony, bo nie używa pan magicznej tabletki, żeby mieć wzwód. No tak, no ale on też jest tak podniecony, bo podniecony. I teraz pytanie, jak to podsycić, żeby oni mieli z tego naprawdę frajdę, satysfakcję. Bo ty tutaj też dzisiaj powiedziałeś, że od niektórych par bije seks. Tak. I śmierdzą są, seksem. Śmierdzą seksem, to jest tak. Takie określenie, które mi się zawsze będzie podobać. Ja też to bardzo lubię, bo pary, które śmierdzą seksem, one nawet jak się pokłócą, czy jest jakiś tam, wiesz, kryzys w tej relacji, to oni potrafią szybciej sobie z tym poradzić. No, a kryzysy są wpisane w każdy związek. Prędzej czy później się coś takiego pojawi. Więc jeżeli potrafimy się dobrze do siebie otworzyć, dobrze ze sobą się zbliżyć, wychodzimy naprzeciw swoim potrzebom, to jest to na pewno budulec relacji. To na pewno nie przeszkodzi. Jako coach oglądasz te wszystkie filmiki coachingowe, które mówią nam, jak być lepszym i tak dalej, ale teraz mówię o tych takich typowo męskich, czy nie oglądasz? Jak być lepszym w łóżku? Nie, no w ogóle jak być lepszym mężczyzną, więcej osiągać, wiesz. Nie, nie oglądasz. Bo nie jestem... oglądam takich rzeczy, jak być lepszym. Ja zakładam, że... Wiesz co, ja wychodzę z takiego założenia, że w relacje jak wchodzimy, to my musimy, Patryk, niestety, ale myśleć o sobie. Nie zmieniać się pod wpływem tej drugiej osoby, bo ona tego od nas wymaga. My możemy zmieniać się pod wpływem tej drugiej osoby, bo my sami tego chcemy. Mhm. Stajemy się lepszą wersją siebie. Nie wiem, jak być lepszym kochankiem, bo wiesz, dla mnie lepszy kochanek to może być dla pani Basi fatalny kochanek, tak? Każdy z nas też jest inny. Każda relacja to jest zupełnie inny scenariusz. No i znowu powtórzę to, co bardzo często ostatnio takie fajne powiedzonko mi się trafiło, co chatka to zagadka. Mhm. Wiesz, no w każdym domu są zupełnie inne uwarunkowania, zupełnie inne predyspozycje, też są zupełnie inne jakby... sytuacje poboczne, sytuacje stresujące na zewnątrz, nie wiem, w pracy. No coś tam się dzieje w każdego życiu, to też się przekłada oczywiście na seks i na to zbliżenie. No bo tak, to ale tutaj wiesz co, mam coś konkretnego na myśli, bo masz dużo tych wszystkich poradnikowych podcastów, filmików na YouTubie i tak dalej, gdzie wiesz, gdzie pokazuje, jak to wiesz, być takim iberseksualnym. I ostatnio bardzo popularne jest to, nie wiem jak to określić, po prostu takie no życie nofap. Co to znaczy? No, że mężczyźni nie powinni się masturbować, bo wtedy za dużo dopaminy im wylatuje, że wiesz, że to są tylko chwilowe bodźce i tak dalej. Jestem ciekaw, co ty jako sex coach myślisz na ten temat. Znaczy a propos dopaminy, no to ostatnio też miałam takie spotkanie, no dopamina... Że jesteśmy przebodźcowani po prostu. Słuchaj, przez no dopamina to jest taki neuroprzekaźnik, który powoduje, że czujesz się dobrze. Mhm. Więc dopamina jest niezbędna i potrzebna, żebyś miał dobry humor. Okej. Okay. Życie bez dopaminy to po prostu wszyscy byśmy chodzili smętni, smutni i w ogóle. Właśnie też mi się tak wydaje. I teraz co stymuluje tą dopaminę w organizmie? No może to być, tak jak powiedziałeś, masturbacja, może to być oglądanie filmów tych pornograficznych, może to być scrollowanie telefonu i oglądanie ładnych zdjęć na Instagramie. Może no wszystko to, co to właśnie w chwili obecnej mówisz, to według tych twierdzeń nie powinien facet o tym w ogóle myśleć. Powinien zablokować sobie na TikToku te ładne panie, na Instagramie te ładne panie, no i przede wszystkim przestać się masturbować. Uważasz, że to jest zdrowe czy niezdrowe? Nie, uważam, że jest to niezdrowe. Uważam, że zdrowe jest zachowanie umiaru we wszystkim, co robimy. Czyli jeżeli w tym momencie świat nowoczesny daje nam do dyspozycji te wszystkie narzędzia,
No to dlaczego mam się na to zamknąć? Wiesz, no to chora jakby no tak. była, jakbym się na to zamknęła. Natomiast to nie jest styl życia, żeby cały czas w ogóle tylko stymulować się dziewczynami z Instagrama, bo jeżeli... I wyjść ze świata realnego. Tak, bo jeżeli twoja kobieta nie jest instamodelką, jest normalną, a jednak zdecydowana większość jest takich, to są normalne dziewczyny, no to ty potem, wiesz, no oglądasz się tego w internecie, potem popatrzysz, odwrócisz się i wiesz... Gdzie my jesteśmy, no, ale z drugiej strony ty też spójrz w lustro tak no naprawdę. Tak. Świetny mem był taki, jak siedział taki grubasek z puszką piwa na brzuchu i tam szły, wiesz, Miss Polonia, 95 słaba, 96 taka sobie, a tak krzywe nogi, a to wszystkie piękne kobiety były tak naprawdę, wiesz o co tak, chodzi? Tak, tak, tak. On idzie, komentuje, nie, ta taka sobie, ta ma krzywe nogi, ta ma krzywe, nie wiem, odstające ucho. Wszystkie jedna w drugą przepiękna. Mhm. Tylko teraz zwróćmy uwagę, kto to ocenia, wiesz, jeżeli tak. Wygląda ktoś taki... Kto to ogląda tylko po to, żeby sobie podnieść ego i co to nie ja, a tak naprawdę z drugiej strony to niewiele, wiesz, wiele zostaje do życzenia, może tak to powiem w delikatny sposób, no to liczmy siły na zamiary też, tak? Nie wiem, masturbacja... mi się wydaje, że te egotopy największe to są ludzie z największymi problemami. Tak, problemami. I z zaniżonym poczuciem własnej tak, wartości. Tak, właśnie tak i przez to są egotopami. Ostatnie pytanie już do ciebie, Ewa, mam. Mhm. Na czym polega praca seks coacha? No bo 90% ludzi, a jak nie więcej, oglądając ten wywiad albo wchodząc na twój profil, myślą, że tak jak w filmach pornograficznych, rozbierasz się razem z tymi parami, no i mówisz, no dobrze, to proszę teraz, jedziemy w ten sposób, najpierw ja pokażę jak, a później pani proszę tam wejść. Na czym to polega? No bo umówmy się, no filmy pornograficzne stworzyły właśnie coś takiego, że tak sobie myślą, że na tym polega seks coach. A, no i jeszcze obowiązkowo koszulka z napisem seks coach. Znaczy, to bardzo często ludzie, którzy przychodzą do mnie, myślą, że ja będę z nimi chodzić do łóżka. To jest w ogóle od tego zaczynamy. Sex coaching polega na zbudowaniu pewności siebie u jednostki kobieta i u jednostki mężczyzna. Sex coaching polega również na tym, żeby oni znaleźli odpowiednią formę komunikacji między sobą. I tak naprawdę to jest taka baza, to jest podstawa. Ja jako sex coach nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, często się wspieram. Czyli na przykład moje klientki, które do mnie przychodzą, wysyłam, jak widzę, że potrzebuję, że już jest, wiesz, mur, ściana w ogóle, ja nie idę dalej, to ja proszę, kieruję, mówię, proszę bardzo pójść teraz na przykład, nie wiem, do seksuologa, porozmawiać z seksuologiem na 2-3 sesje. Czasami jak widzę, że kobieta jest taki, wiesz, robot w pędzie w ogóle, energia męska w pędzie, mówię, spokojnie, uspokój się, idź sobie, nie wiem, nawet na kurs układania kwiatów, wiesz, tą energię żeńską, no zwolnij trochę dziewczyno, zrób porządek w szufladzie z bielizną, wiesz, bo to tak się wydaje. Nawet piękne kobiety, bardzo zadbane kobiety, które na co dzień wyglądają jak milion dolców, one też mają problem z energią żeńską. To są kobiety, które zajmują bardzo wysokie stanowiska. To są takie kobiety, które kastrują facetów. No i one też mają problem z seksem. No dobra, no i tu się pojawia jeszcze takie dodatkowe pytanie. Mhm. No na pewno bardzo dużo par albo panów sobie myśli, no tak, skoro ma napisane na tym Instagramie sex coach, no to ile takich propozycji dostajesz seksualnych? No już teraz coraz mniej. Ale zdarzało się na początku, że bardzo dużo. Mhm. Tak. No jeszcze wiesz, ja często robię dużo też online'ów, tak? I robią, zresztą nie tylko z Polakami rozmawiam. W związku z tym, jak piszę, jaka jest stawka, co ja z tego będę miał, wiesz, powstaje pytanie, no godzinną sesję online, tak? No i co to będzie, wiesz, to nie jest OnlyFans, to nie jest żadna kamerki, jakieś takie rzeczy, absolutnie nie. Pierwsze, co to robimy, generalnie analizę, bo ja muszę zobaczyć, gdzie coś kuleje w relacji, gdzie coś kuleje u danej tej osoby, bo wiesz, nie zawsze do mnie przychodzi para. Czasami przychodzi do mnie indywidualna dziewczyna, która na przykład przychodzi do mnie, dlatego że ona zawsze trafia na nie ten typ faceta, który sobie wymarzyła i co ona robi źle. Czasami przychodzi do mnie kobieta, która poznała faceta i warto się pochylić ku tej relacji, bo ona to czuje, ale brakuje jej pewności siebie i boi się, że coś, nie wiem, popsuje, no tak. Nie chce tego zniszczyć. Więc ona wtedy przychodzi tak naprawdę po wsparcie, po, nie wiem, takie podładowanie, po nie wiem, po dobre słowo, czy też dzwoni. Ja, to co zapytałeś, ja nie robię, nie oglądam żadnych takich tutoriali, jak być takim macho, ale oglądam bardzo dużo i też sama robię bardzo dużo szkoleń wśród takich coachy od
relationships zagranicznych, gdzie oni mówią właśnie, jak się zachowywać, jak wyglądają badania socjologiczne, co na nas zadziała, bo też dzisiaj rozmawialiśmy o tym. Nie lubimy graczy, nie lubimy manipulantów, nie lubimy toksyków, ale nikt nie pamięta o tym, że ta sztuka flirtu kiedyś obowiązywała i tutaj też tak naprawdę wracamy do tego, czym jest ten flirt, czym jest to takie kokietowanie, ale takie kokietowanie w sposób elegancki, te metody push and pull, co zrobić, żeby jednak przekonać kogoś do siebie, kiedy się wycofać, jak się zachować, kiedy facet idzie do pustelni, a przecież wiadomo, że wszyscy idziecie prędzej czy później do pustelni, bo wy to macie w naturze, jak nie panikować, wiesz, no tego ludzie nie potrafią i tu się boją, że popełnią jakieś błędy, a to oczywiście wszystko przekłada się na dobry seks. No i czego mogę sobie życzyć już na sam koniec? Wiesz, ja ostatnio jak miałam takie pytanie, czego mi życzyć, to ja powiedziałam, ja wszystko dziękuję, wszystko mam, czego nie mam, będę miała, bo moja droga to jest tak naprawdę moje życie, ja się cały czas rozwijam i kiedyś tak się bałam, że wiesz, znowu muszę wyjść ze strefy komfortu, znowu się czegoś uczę i tak dalej. Teraz łapię z tego frajdę, mam z tego fan, bo mnie to bardzo rozwija. Chciałabym być bardzo szczęśliwa, więc życz mi proszę szczęścia i wszystkim również też po prostu życzę szczęścia, żebyśmy mieli jak najmniej zmartwień, a jak najwięcej powodów, które nam dają radość, przyjemność, że jesteśmy pozytywnie nastawieni do życia. No i każdemu tego życzmy właśnie. Odnalezienia yin i yang. Bardzo dziękuję, wzajemnie, oczywiście tak. Dziękuję.